Witam państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. W ostatnich dniach wiele mówiło się o rocznicy lądowania aliantów w Normandii, czyli słynnego D-Day. Osobiście nie jestem wielkim fanem operacji Overlord, która została, przepraszam za wyrażenie, przedymana we wszystkie strony. Tak czy inaczej, jest w tej całej historii ciekawy wątek lotniczy, o którym mówi się niewiele, a który dotyczy samolotów Hawker Hurricane, które swego czasu były bardzo często obecne na kanale, a ponieważ w całej sprawie jest także wątek polski, to pomyślałem, że warto byłoby opowiedzieć także i o tym. Tym bardziej, że ten polski wątek pozostaje praktycznie nieznany i jest rzadko poruszany w polskim internecie. No bo o dywizjonie 303 wiedzą wszyscy. 302 jest znany. Dywizjony bombowe są znane, ale trochę mniej. Ale jak chodzi o inne jednostki, to bywa z tym bardzo, ale to bardzo różnie. Przejdźmy zatem do rzeczy. W czerwcu 1944 roku Hurricane był już maszyną kompletnie przestarzałą, praktycznie nie nadającą się do walki z nowoczesnymi samolotami nieprzyjaciela. Pomimo tego samoloty te były przydzielane jeszcze do niektórych jednostek treningu operacyjnego, które miały przygotowywać pilotów do działań bojowych na froncie. W tym czasie nieliczne jednostki brytyjskie korzystały z Hurricane'ów. W całym dowództwie obrony powietrznej Wielkiej Brytanii, znanym wcześniej jako Fighter Command, było tylko kilka jednostek latających na Harrykenach. Jedną z nich był 309 Polski Dywizjon, który miał na stanie Harikajny Mark IIc. Samoloty były nowe i zamierzano wykorzystać je do prowadzenia zadań rozpoznawczych. Polski Dywizjon, dowodzony w tym czasie przez kapitana pilota Jerzego Gołkę, latał wcześniej na Harikajnach Mark IV. A jeszcze wcześniej na North American Mustang Mark I. Ten ostatni typ maszyn triumfalnie powrócił do dywizjonu 1 września 1944 roku. W ogóle jeśli chodzi o samoloty wykorzystywane przez 309 Dywizjon Ziemi Czerwińskiej, to regularnie istniały tam spore problemy z wyposażeniem. Na samym początku swojej wojennej egzystencji, Dywizjon został sformowany jako jednostka współpracy z armią. Wówczas do Dywizjonu skierowano samoloty Westland Lysander, które do prowadzenia jakichkolwiek operacji bojowych, delikatnie rzecz ujmując, nadawały się bardzo średnio, co pokazała już kampania francuska. Ich załogom powierzono zadanie patrolowania szkockiego wybrzeża. Była to przysłowiowa robota głupiego, bo na wypadek ewentualnego niemieckiego desantu, załoga lecąca Lysanderem mogła co najwyżej postrzelać z karabinów maszynowych, względnie narobić szumu na falach radiowych. Pierwszym dowódcą dywizjonu został podpułkownik pilot Zygmunt Pistl, który trafił do niego w najtrudniejszym okresie i kierował jednostką przez prawie 3 lata. Niestety był to trudny czas dla jednostki, z której personel latający próbował uciekać. W jednostce nie działo się praktycznie nic. Kolejnym dowódcą został major pilot Witold Jacek Piotrowski, który do Dywizjonu Współpracy trafił z Dywizjonu Bombowego. Po wykonaniu tury operacyjnej i odpoczynku, major Piotrowski kierował Dywizjonem 309 przez kilka miesięcy do października, gdy jego miejsce zajął inny Piotrowski. Maciej, który przed wojną służył w lwowskim szóstym Pułku Lotniczym, a podczas kampanii wrześniowej latał na karasiach. To właśnie za jego czasów do jednostki zaczęły napływać mustangi, a sama jednostka zaczęła prowadzić bardziej aktywne działania. Wcześniej jednak część pilotów musiała przejść przeszkolenie w dywizjonie brytyjskim. Po zakończeniu tury operacyjnej na nowych mustangach, piloci zostali zmuszeni do przyjęcia na wyposażenie harikenów. Początkowo traktowano to jako ponury żart, ale później okazało się, że innego wyjścia po prostu nie ma, zaś sam dywizjon ponownie przestał uczestniczyć w działaniach bojowych nad kontynentem europejskim. Dla personelu 309 dywizjonu był to kolejny chudy okres, podczas którego piloci wykonywali nudne loty patrolowe. Początkowo, to jest w czasie, gdy w dywizjonie były Hurricane Park 4, liczono, że jednostka będzie uczestniczyła w atakach na niemieckie cele na francuskim brzegu kanału La Manche, ale na marzeniach się skończyło. W 1944 roku, jak już powiedziałem, Hurricane był samolotem przestarzałym, zwłaszcza na Europejskim Teatrze Działań Wojennych. Oczywiście nieco inaczej wyglądała sytuacja w Azji, ale dla wszystkich było jasne, że podczas zbliżającej się wielkimi krokami inwazji na Europę hurikany nie odegrają kluczowej roli. Na drugim końcu Wysp Brytyjskich 1449 eskadra stacjonująca na zapomnianym przez boga i ludzi lotnisku St. Mary's na wyspach Scilly. Czyli liczącym około 140 niewielkich wysp na zachód od wybrzeży Kornwali archipelagu, miała do swojej dyspozycji 10 harykanów Mark IIB i Mark XII, a oprócz tego jednego weterana Mark I. W trakcie przygotowań do wielkiej inwazji na Europę, główne dowództwo alianckie planowało, że po sukcesie lądowania na terenie Normandii bardzo szybko zostaną zorganizowane pierwsze polowe lądowiska dla samolotów bojowych. Ponieważ utrzymanie łączności pomiędzy wysuniętymi lądowiskami a dowództwem w Wielkiej Brytanii było bardzo problematyczne, konieczne okazało się sformowanie 1697. Eskadry Lotniczej Dyspozycyjnej Służby Pocztowej, którą stworzono 27 marca 1944 roku w Hendon. Podstawowym wyposażeniem jednostki stały się samoloty Hawker Hurricane Mark IIc, C w liczbie 12 sztuk. Samoloty, co dosyć istotne, były fabrycznie nowe. Krótko po sformowaniu eskadry jednostka została włączona w skład 46. Grupy Lotniczej Transport Command. Jednostką dowodził składron lider James Just Storer. Personel jednostki otrzymał dość trudne zadanie. Lotnicy mieli lądować na wysuniętych lądowiskach w pobliżu pierwszej linii frontu. Ze względu na panujące na wspomnianych lądowiskach warunki, najlepszą maszyną do tego celu był Hurricane, który był wytrzymały i miał stosunkowo twarde podwozie, co ułatwiało korzystanie z niezbyt przygotowanych do tej roli pasów startowych. 9 maja 1944 roku eskadra została przesunięta do Norhold, gdzie jej personel zaczął wykonywać zadania pocztowe 16 maja. Położenie pilotów latających na harikenach we skadrze pocztowej było delikatnie mówiąc dziadowskie. Samoloty dostały dodatkowe zbiorniki pod skrzydłami, w których można było przenosić w teorii 90 galonów paliwa. Zbiorniki zostały poddane drobnym przeróbkom, dzięki którym można było umieścić w nich także pocztę i wyposażenie, ponadto poczta była umieszczana także w kadłubie samolotu. Po wprowadzeniu przeróbek można było w tych zbiornikach podskrzydłowych Przenieść 45 galonów paliwa. Oprócz tego samoloty miały niezdemontowane uzbrojenie złożone z czterech działek kalibru 20 mm. Jednakże, aby oszczędzać paliwo, do samolotów nie wkładano amunicji. 1 czerwca 1944 roku na samolotach tej konkretnej jednostki wymalowano kody literowe DR, które były wymalowane na Harrykenach jedynie przez kilka dni. Później ich miejsce zajęły pasy inwazyjne. Nie wiadomo, czy podobne malowanie zastosowano na stacjonujących w Szkocji harikenach należących do 309 Dywizjonu. W czasie, gdy flota inwazyjna wychodziła w morze, na patrol poleciały dwa harikeny z 1449 Eskadry, której zadanie polegało na osłonie floty inwazyjnej. Wykonano wówczas dwa loty. Wkrótce potem, jedno zadanie rozpoznawcze nad Wybrzeżem Szkockim wykonała para lotników z 309 Dywizjonu. Byli to porucznicy Roman Jarema i Stanisław Sawicki, którzy zaczęli lot patrolowy o 23:00 w dniu 5 czerwca, by zakończyć go krótko po północy. Następnego dnia Harikeny z 309 Dywizjonu wykonały tylko jeden patrol, w którym uczestniczyli Jarema i Sawicki. Więcej roboty miała 1449 Eskadra, która wykonała tego dnia 16 lotów operacyjnych. Podczas jednego z lotów piloci Harikenów natrafili na powracające z nadkontynentu liberatory B-24. Harikeny z eskadry wykonały jeszcze kilka innych patroli, podczas których nie napotkano na żadne ślady obecności nieprzyjaciela, który został praktycznie wymieciony z nieba. W ciągu kilku pierwszych dni po lądowaniu. Nie było możliwości skierowania eskadry pocztowej do Francji, ale 9 czerwca 1944 roku personelowi 1697 eskadry nakazano przygotowanie się do przebazowania swoich samolotów na teren Francji. 10 czerwca jednostka rozpoczęła działania na nowym terenie. Pierwsza baza eskadry znajdowała się w pobliżu plaży Juno. Harikeny z 1697 podchodziły do lądowiska na wysokości około 3000 stóp, żeby uniknąć zapory balonowej. Wcześniej piloci latali z wypuszczonym podwoziem i wykonywali bardzo różne manewry, a wszystko po to, by nerwowa obsługa artylerii przeciwlotniczej nie postanowiła zapisać na swoje konto zestrzelenia własnego samolotu. Wkrótce potem na lotnisku B3 zaczęły pojawiać się kolejne. Harikeny z 1697 eskadry. Lądowanie harikenów na terenie Francji było w pewnym sensie domknięciem pewnej klamry. Pierwszym brytyjskim typem samolotu bojowego, który wylądował na terenie Francji, były harikeny wysłane do Francji w celu zapewnienia wsparcia lotniczego dla brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego. Wkrótce potem we Francji pojawiły się inne typy brytyjskich maszyn. w 1900. W 1944 roku harikeny triumfalnie powróciły do Francji, chociaż powróciły na kontynent w kompletnie innej roli niż miało to miejsce kilka lat wcześniej. Największym problemem dla pilotów podchodzących do lądowania na łącznikowych harikenach w Normandii okazała się zapora balonowa, która w pewnym momencie zawisła na wysokości 300 stóp, praktycznie uniemożliwiając bezpieczne lądowanie. Wkrótce potem okazało się, że spore zagrożenie stanowi także własna artyleria przeciwlotnicza. Niektórzy lotnicy zapuszczali się podczas przelotu do Normandii, nawet nad plaże, na których lądowali Amerykanie, ale mimo wszystko w powietrzu panował spokój. Pomimo tego piloci nie czuli się zbyt pewnie, latali nad terytorium kontrolowanym przez nieprzyjaciela bez amunicji, na to nie był najlepszy pomysł. Wkrótce okazało się też, że pas B3 nie do końca nadaje się do prowadzenia operacji pocztowych, zresztą jakichkolwiek operacji lotniczych w nowych warunkach. Konieczne okazało się przerwanie prowadzenia lotów z pasa B3, zaś piloci Harikenów próbowali wykonywać dostawy poczty w nowy sposób. Zarówno Storar, jak również porucznik Melbourne podjęli próbę zrzucenia zasobników z pocztą na cel. Każdy z takich zasobników zawierał 100 funtów poczty. Po raz kolejny piloci musieli lecieć bardzo nisko i regularnie machać skrzydłami, żeby żaden nadgorliwy operator działka przeciwlotniczego nie wpadł na pomysł odstrzelenia dwóch nisko lecących maszyn. W ciągu kolejnych dni położenie wojsk alianckich w Normandii zaczęło ulegać zmianie na korzyść lądujących Brytyjczyków i Amerykanów. Zaczęły pojawiać się nowe pasy startowe. Jeden z nich, noszący oznaczenie B8, znajdował się w pobliżu plaż opanowanych przez oddziały kanadyjskie i brytyjskie. Jednocześnie oddziały alianckie zaczęły maszerować w głąb lądu i odnosiły kolejne sukcesy. Niemieckie wojska we Francji znalazły się w odwrocie i ponosiły znaczne straty w ludziach i sprzęcie. Wprawdzie wyszkolenie niemieckiego personelu wojskowego było lepsze niż w przypadku lądujących we Francji oddziałów alianckich ale przewaga ilościowa była po stronie aliantów, którzy na dodatek dysponowali panowaniem w powietrzu. Kampania może i nie przebiegała tak, jak chcieliby tego alianci, ale za to przynosiła im kolejne sukcesy. W końcu oddziały alianckie zaczęły swój marsz w stronę Paryża, którego opanowanie miało być dużym wydarzeniem i miało mieć piramidalne znaczenie dla rozwoju całej kampanii we Francji. Wkrótce okazało się, że piloci Harikenów otrzymują zadania dostarczania meldunków i raportów także dla francuskiego ruchu oporu, w tym także jego pododdziałów działających na terenie Paryża. Podczas jednej z misji składron Lider Storar dostarczył meldunki i rozkazy dla dowództwa Resistance, które znajdowało się tuż obok budynku kontrolowanego przez Gestapo. Harrykeny odegrały znaczącą, choć niewielką rolę w sukcesie alianckich operacji bojowych na terenie Normandii i pokazały, że chociaż są już przestarzałe jako samoloty myśliwskie, to jednak wciąż mogą się jeszcze przydać. A z mojej strony to dzisiaj już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowania. Jeśli tak było, to zachęcam do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów za pośrednictwem YouTube'a, wirtualnej kawy i Patronita, do którego link znajduje się w opisie. Poza YouTubem znajdziecie mnie także w serwisie Odyssey. A ja chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować i pozdrowić wszystkich widzów wspierających, a także patronów. Dariusza Kołodziejskiego, Krzysztofa Jakraka, Andrzeja Rada, Grabka, Adama Gałkę, Tomasza Sokolnickiego, Hollywood Trousersa, Łukasza R., Roberta Banacha, Tomasza M., Tomasza K., Medzi Smith, Józefa Paliweca, Lukę G., Romana Zielińskiego, Sławka BZDZ, Filipa Wysoczańskiego, Konia Albinosa, Radka, Bartosza Sieradzkiego, Roberta Nowosada, Pana Horsa, Artura Adamagie, Mikołaja Jakuba Barskiego, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotrka Rutę, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Rysia Borysia, Pan Kinssana i Heny Agliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć i czołem.